Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Będziemy rozmawiali o tym, co działo się we wrześniu. Co działo się w Polsce, co działo się w OKO.press. No, w OKO.press pewnego rodzaju taką nowiną była seria, na razie początek serii może, dużych wywiadów politycznych, które zaczęliśmy robić, uznając, że no cóż, zbliżają się wielkie, cała seria wielkich wyborów, w związku z tym czas trochę z tymi politykami też rozmawiać. Mamy nadzieję, że te wywiady są nieco inne, trochę bardziej konkretne niż wywiady, typowe wywiady w innych mediach. No i zrobiliśmy na razie rozmowę z panem Czarzastym i z panią Lubnauer. I bardzo serdecznie polecamy lekturę wywiadu z Włodzimierzem Czarzastym. Jest to niezwykle barwny polityk i mówi u nas również niezwykle barwnie i dosadnie i konkretnie. I on uważa, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma ogromną przyszłość, że jest partią nie przeszłości, o to dopytaliśmy, tylko przyszłości, że będzie fundamentem każdej przyszłej konstelacji lewicowej i że w zasadzie bez niego, bez Włodzimierza Czarzastego i SLD polska demokracja obejść się nie może i nie przetrwa. I to jest bardzo ciekawe. On oprócz tego bije pięściami w stół, używa brzydkich wyrazów, wywiad jest niesłychanie barwny, polecamy go Państwu serdecznie. Zupełnie inna jest rozmowa z Katarzyną Lubnauer, prawda? Tak, Katarzyna Lubnauer okazała się polityczką, być może nie okazała się, tylko wiadomo, ale rzeczywiście zrobiła nam wrażenie osoby bardzo, bardzo konkretnej, ale też mnie na przykład dość zaimponowało to, że to jest osoba, która rzeczywiście zna, pamięta liczby, pamięta program, pamięta ustawy, treść ustaw. To nie jest takie częste w przypadku polityków. Być może jej retoryka nie jest tak widowiskowa jak Włodzimierza Czarzastego, ale rozmawiało się bardzo ciekawie, a jako że właśnie część tych naszych rozmów jest poświęcona kwestiom programowym, no to dowiedzieliśmy się między innymi, że co jak sądzę jest dość ważną deklaracją, która się nie jakoś tak słabo przebija, być może również ze względu na to, że politycy opozycji sami nie mogą się do końca zdecydować, ale to, że opozycja liberalna jest zdecydowana, deklaruje i obiecuje, że zachowa program 500+. I to jest jakaś taka dość nowa, ciekawa strategia tej opozycji. A przy okazji 500+, o czym też rozmawialiśmy z Katarzyną Lubnauer, jest taka właśnie w tym miesiącu, w mijającym miesiącu jest taka, znaczy pojawiło się jakieś takie nowe zjawisko, które już w tej chwili widać w liczbach, to znaczy program 500+ bardzo się kurczy, o czym pisaliśmy dość szeroko. Okazuje się, że z programu wypadają kolejne, zwłaszcza samodzielne matki, które tracą świadczenie na pierwsze dziecko. W związku z tym program już jest w tej chwili nie jest... Uwagi na wzrost zarobków, a zwłaszcza płacy minimalnej. Tak, z tą płacą minimalną to akurat tutaj Katarzyna Lubnauer była w błędzie. W tym tak trochę z nią polemizowaliśmy. To nie jest tak, że wzrost płacy minimalnej... znaczy wzrost płacy minimalnej jest po prostu normalny, to znaczy... Znaczy nie jest manipulacją rządu, natomiast niezależnie od tego powoduje, że te kobiety wypadają po prostu z limitu jakby. Tak, i koszt tego programu, warto wspomnieć, że płaca minimalna i tak jest niższa od tej, której domagają się, znacznie niższa od tej, której domagają się związki zawodowe, które teraz protestują, nawiasem mówiąc, w tej sprawie, więc między innymi w tej sprawie, więc to akurat nie jest związane. Natomiast koszt programu bardzo się zmniejsza i to jest coś, co warto brać pod uwagę jakoś tej całej debacie o 500+. Ten program już nie jest wart tyle, co na początku i relatywnie do budżetu i nominalnie, i bezwzględnie. On jest w tej chwili wart około 21 miliardów złotych. To jest 3,5 miliarda mniej niż na początku. I to jest istotna informacja. A jeśli chodzi o Lubnauer jako polityczkę, która stawia na kobiety, prawda? To było bardzo ciekawe, co ona mówiła, bo właściwie dosyć tak bez, można powiedzieć, bez żenady się przyznała do tego, że była bardzo rozczarowana Platformą. Tak, ona wprost powiedziała w tej naszej rozmowie, że w 2015 roku w ogóle nie poszłaby głosować
gdyby nie, a już na pewno nie na Platformę Obywatelską, gdyby nie powstała Nowoczesna. No i teraz okazuje się, że coś jednak takiego znalazła w Platformie Obywatelskiej, być może miejsce na liście, co jej pozwoli jednak zadeklarować, zagłosować na Koalicję Obywatelską i z niej startować. A jednocześnie Katarzyna Lubnauer też nas trochę ugryzła tutaj, czy podszczypała, mówiąc o koalicji lewicowej, nazywając ją tworem publicystycznym. Jak wiemy, teraz toczy się duża dyskusja, w jaki sposób opozycja powinna w najbliższych i we wszystkich tych kolejnych wyborach, no w najbliższych to już jest przesądzone, jak powinna działać, czy iść jednym blokiem, czy iść dwoma blokami. Tutaj Katarzyna Lubnauer zdecydowanie stoi po tej stronie, która mówi wszyscy razem na jeden pokład, koalicja lewicowa nie istnieje. To jest coś, co mówi, że wymyśliliśmy tylko my, między innymi w OKO.press. Co uważamy, że nie jest prawdą, widać to z naszych najróżniejszych badań, nie tylko deklaracji głosowania partyjnego, ale też różnych deklaracji poglądów. Tak, aczkolwiek jak patrzymy na sondaż, skoro już o tym zaczęłaś mówić, nasz sierpniowy sondaż, to no, jest faktem, że twór, który badamy, czyli taka lewicowa koalicja z SLD, Biedroniem, ruchami miejskimi i jeszcze Inicjatywą Polską, prawda, co już się zdezaktualizowało w międzyczasie, jest pewnego rodzaju konstruktem. De facto nie istnieje. Jest, no pewnego, tak, jest to prawda. Ma, tak, jest, to prawda. Jest, to, jest to prawda. Ona ma rację, tak? Faktycznie, w takim literalnym sensie. Natomiast no, w jej ustach stało coś więcej, jakby ona próbowała powiedzieć, że to nie ma sensu. Że to nie ma sensu. Ja tego tak nie odebrałem. Nie, może nie, bo powiedziała, że dobrze życzy. No, no to nie, tak, nie, ja tego tak nie odebrałem akurat. No w każdym razie warto Państwu przypomnieć, że jest taka zasadnicza różnica, która sprawia, że warto te pytania zadawać. Mianowicie, jeżeli na liście partii politycznych, o które są pytani, są pytane osoby badane, są pojedyncze ugrupowania, to PiS z poparciem podchodzącym pod 40% u nas, wysoko, po prostu ma samodzielną większość, niczym nie wyjętą w Sejmie. Jak zaczynamy pytać o dwie koalicje, to znaczy jedna, która jest realna, czyli Koalicja Obywatelska i druga, która jest forem publicystycznym poniekąd, ale pewną opcją polityczną, to wtedy okazuje się, że te dwie koalicje mają 22 i 16 odpowiednio procent i PiS, z uwagi jeszcze na wynik PSL-u 5-procentowy, traci samodzielną większość w Sejmie. Natomiast kiedy pytamy o jedyną koalicję, to co prawda ludzie tego chcą, natomiast z różnych rozważań, tu już nie mamy sondażu, wynika, że ona nie uzbiera aż tak dużo. To znaczy, że taka jedna wielka koalicja będzie tyleż przyciągać, co odpychać. Znaczy, krótko mówiąc, przesłanie jest takie, że jeżeli komuś zależy na wsunięciu PiS od władzy, to powinien popierać wariant dwukoalicyjny. Tak, tak. Przynajmniej taka jest papierowo-statystyczno-sondażowa kalkulacja. Nigdy nie pytaliśmy chyba, i chyba nikt nie pytał, o wynik Koalicji Obywatelskiej, znaczy tak jak realnie jest, prawda? Znaczy, że jest Koalicja Obywatelska i ileś partii. To znaczy, chodzi mi o to, zawsze Koalicję Obywatelską dajemy w jakiejś razem z jakąś hipotetyczną koalicją, czy nie? Już teraz żeśmy pytali o Koalicję Obywatelską, tak? Bo ona już jest faktem po prostu politycznym. Mhm. I ona miała wtedy 24%, z tego co pamiętam, czy może 25%. W każdym razie za mało, żeby PiS-owi odebrać większość. Natomiast przy tej okazji pewnie warto, żebyście Państwo zwracali uwagę na sondaże inne, jak one są robione, ponieważ tak jak mówi Piotr, rzeczywiście Koalicja Obywatelska jest faktem, więc w sondażach należy pytać o Koalicję Obywatelską. A jest wiele sondaży, które wciąż pytają osobno o Platformę Obywatelską i o Nowoczesną. Już zupełnie tak szybko na marginesie, to w ogóle należy zwracać uwagę na sondaże, ponieważ przed wyborami mamy niewiarygodny wręcz zalew zupełnie fałszywych sondaży. Znaczy po prostu i Patryka Jakiego w Warszawie, i ostatnio wrocławski sondaż, i po prostu tego jest mnóstwo. I zawsze trzeba zwracać uwagę na metodę, na próbę i na wiarygodność. I pamiętać, że wyniki CBOS-u, które są zawsze najbardziej prorządowe, są skażone tym, że to jest tak zwana metoda bezpośrednia, czyli ankieter przychodzi do Państwa, do domu, wcześniej się umawia listownie, jest traktowany przez badanych jako przedstawiciel jakiegoś systemu i w związku z tym no, ludzie jak gdyby dla pewnej
z pewnej ostrożności jakaś część ludzi wyraża bardziej prorządowe poglądy i tam PiS no, przeważa w bardzo dużym stopniu, znacznie bardziej niż w badaniach telefonicznych. Okay. A poza tym pamiętajmy, że sondaże to sondaże, a wybory to wybory i ostatecznie są to tylko prognozy, a wszystko będziemy wiedzieć 21 października. Oczywiście bardzo dużo pisaliśmy cały czas o tym kończącym się, a może niekoniecznie kończącym się, wkraczającym jakąś taką kolejną kulminację sporze o, w Polsce o praworządność. Tak, właśnie w zeszłym tygodniu było, przez dwa dni odbywały się bardzo ważne wydarzenia w siedzibie KRS, a nie w KRS. I to były przesłuchania sędziów niepokornych, których rzecznik dyscyplinarny wzywał w sprawie ich wypowiedzi dotyczących organów konstytucyjnych, dotyczących właśnie sądownictwa w Polsce. No i podczas tych przesłuchań okazało się, że chodzi nie tylko o to, że sędziowie tacy jak Igor Tuleja w TVN-ie opowiadali o swoich wątpliwościach dotyczących sądownictwa, ale też na przykład pojawili się na festiwalu Poland Rock Festival, czyli festiwalu Jurka Owsiaka. To również rzecznicy dyscyplinarni uznali za coś bardzo kontrowersyjnego i nielicującego z powagą zawodu. No i drugą taką, takim ważnym wydarzeniem jest to, co teraz w poniedziałek ogłosiła w końcu Komisja Europejska, czyli to, że skierują skargę na tę ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE. No ta historia się ciągnie już bardzo, bardzo długo. Jeszcze dwa tygodnie temu, jak pamiętamy, była cała telenowela o tym, jak to premier Morawiecki najpierw rozmawiał z Junckerem, później odwiedził Małgorzatę Gersdorf. Spotkanie było jej słodką tajemnicą, nie chciała powiedzieć, o co chodzi. Później wydała oświadczenie, w którym przedstawiła swoje warunki brzegowe jakichkolwiek dialogów z rządem. No to się ciągnęło, ciągnęło. W końcu już wiemy teraz, że ta skarga będzie, ale nie znamy jeszcze jej treści. Dlatego nie ma pewności, o co dokładnie poprosi komisja w ramach tych środków zabezpieczających. Na razie wszyscy mówią bardzo optymistycznie o tym, że ci sędziowie do czasu wydania wyroku przez Trybunał, którzy odeszli przymusowo, że będą mogli wrócić i będą orzekać. No, z naszych ostatnich rozmów z ekspertami wynika, że prawdopodobnie tak się nie stanie, że to jest bardzo optymistyczny scenariusz i trochę zbyt optymistyczny, więc czekamy nadal na tę ostateczną wersję, no ale pewne przekroczyliśmy już pewien jakiś taki punkt kulminacyjny tego sporu. No ale już tak nie dobijaj nas. Znaczy, no jednak to orzeczenie, znaczy orzeczenie to będzie za parę miesięcy, prawda? Ale jeżeli rzeczywiście zostaną to zabezpieczenie ogłoszone, czyli krótko mówiąc żądanie, żeby wstrzymać, a może nawet cofnąć część reform dotyczących, tak zwanych reform dotyczących Sądu Najwyższego. Tak, tak. No, z tego komunikatu komisji wynika, że komisja oczekuje, że zostaną cofnięte te wszystkie wydarzenia i powrócimy do tego stanu sprzed 3 kwietnia. No teraz cała ta wątpliwość polega na tym, w jaki sposób to by miało się zadziać. Czy na przykład Trybunał zdecyduje się na taki dosyć precedensowy krok i na przykład ręcznie w jakiś sposób ustali ten stan faktyczny i ręcznie każe powrócić tym sędziom. No tego jeszcze nie wiemy. Dowiemy się po prostu w ciągu najbliższych kilku dni. No ale to też jest tylko kwestia tego środka zabezpieczającego na najbliższe parę miesięcy, bo później jaki ten wyrok będzie, to orzeczenie Trybunału, to jeszcze jest inna sprawa. Mm-hmm. No w każdym razie propaganda na razie szaleje i wiadomości przedstawiają to jako skutek spotkania Schetyny z kanclerz Merkel. Jakiś paradoksalny, przedziwny sposób kojarząc te dwa fakty, które faktycznie miały miejsce tego samego dnia. Także to jest, tak powiem, skryta robota. Skojarzenia twórców wiadomości tak krętymi ścieżkami. No właśnie, ty najbardziej pisałaś o firmie Claire. Najbardziej znany program rozrywkowy w tak. Polski. Tak. Serdecznie Państwu polecamy materiał wiadomości o filmie Claire, gdzie okazuje się, że za filmem stoją nie dość, że Niemcy, ale również szatan.
Joanna Szoring-Bielgus. Nie jesteś tożsamy ze sobą, czy nie? I jeszcze parę innych propagandowo, to jest znakomita robota. Po prostu te przejścia logiczne, znaczy nielogiczne, pomiędzy poszczególnymi partiami są po prostu fenomenalne. Między szatan, opozycja, tak. Zdrajcy. Te zupełnie absurdalne asocjacje, które tam się pojawiają. Super. Tak. Natomiast też takim mistrzem tego języka, tej takiej propagandy, zupełnie nieoczekiwanie, bo wydawało się, że jego rola będzie kompletnie inna, jest jednak absolutnie liderem naszym w tej chwili premier Morawiecki, prawda? No ja na przykład zostałem uderzony wręcz taką jego wypowiedzią, kiedy podpisywał umowę o budowie tunelu w Świnoujściu i gdzie po prostu z taką niesamowitą nonszalancją oświadczył, że Polska by było stać na to, żeby rząd miał zabezpieczone środki, żeby ten tunel budować, prawda? No, Unia dała pewne środki. Z przykrością je przyjęliśmy. Tak, tak, coś takiego, ale no nie było to konieczne. Bezczelność tej wypowiedzi, tak już nie, czy taka chucpa też polega na tym, że z tych 913 milionów, które ten tunel kosztuje, 776 dała Unia, a resztę wcale nie rząd, tylko miasto. W związku z tym ten tam idzie, rozumiesz, i opowiada po prostu, że to wcale nie było konieczne, że poradzilibyśmy sobie bez Unii. Daliśmy taki tytuł, że Morawiecki się wstydzi tych pieniędzy, bo to było rzeczywiście takie coś, że zamiast podziękować, no chociaż nie wiem... To też uznać ich. Uznać, no przynajmniej to... Nie wiem się dziękować, ale ich uzna. Bo już. No właśnie. Także jak co miesiąc porcję optymistycznych wiadomości przyniosło państwu Okopres. Robert. W lasach. No w lasach dzieje się to, co w roku 2014, wtedy jeszcze nie będący przy władzy PiS, krytykował koalicję PO-PSL. To znaczy mamy teraz projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. No i dowiadujemy się, że w tej ustawie jest zapis, który mówi, że państwo sięgnie po to, żeby te drogi zrobić, które bez wątpienia są bardzo ważne, bo jest z nimi problem w Polsce. Pieniążki po to władza PiS sięgnie do kieszeni lasów państwowych. Ja nie będę tutaj krytykował tego jakby pomysłu, to znaczy mi się wydaje, że lasy państwowe powinny się dokładać na drogi samorządowe, bo jakiekolwiek działania związane z infrastrukturą publiczną. Przypominam, że lasy obecnie odprowadzają 2% od swojego obrotu drewnem od 2016 roku, plus podatki lokalne, między innymi podatek drzewny. Natomiast jakby pewna absurdalność, czy też jakby hipokryzja związana z tą sytuacją polega na tym, że PiS zastosował dokładnie ten sam mechanizm, który w roku 2014 i 2015 zrobiła Platforma Obywatelska, kiedy wyciągnęła z kieszeni lasów państwowych 1,6 miliarda złotych, również na drogi. Wtedy było wielkie tupanie nogą, że to jest prywatyzacja lasów państwowych, co oczywiście nie miało nic wspólnego z prywatyzacją lasów państwowych, ponieważ groźba prywatyzacji, jeśli kiedykolwiek się pojawiła w Polsce lasy państwowe, pojawiła się w roku 1997 i szybko została utrącona. Całe szczęście. Natomiast to jest taka sytuacja pewnej dwulicowości, no nie pierwszy raz tej władzy. Jest inny bardzo ciekawy wątek, który w ogóle nie został podniesiony przez media w Polsce w związku z tą ustawą. Ja się aktualnie tym zajmuję, który mówi, że ta ustawa również zakłada sięgnięcie nie tylko do kieszeni lasów państwowych, ale również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I powstaje kwestia tego, czy te zapisy, które tam są obecne, są w ogóle zgodne z ustawą o ochronie przyrody. No, taka wstępna analiza dokumentów obydwu ustaw wskazuje, że są to poważne wątpliwości. I jeszcze warto powiedzieć, że mieliśmy kilka informacji ekskluzywnych, które bardzo się mocno rozeszły. No, pierwsza taka rzecz, z siłą rzeczy ekskluzywna, mianowicie zawiadomiliśmy prokuraturę, że kancelaria premiera nie chce nam udostępnić rejestru umów, które zawierała, i to czekaliśmy na to 202 dni, więc taką dość dużą cierpliwością się wykazaliśmy. Mieliśmy też jako pierwsi, co nie było jakąś publiczną tajemnicą, ale podaliśmy informację o tym, że rząd PiS przegrał w Strasburgu sprawę ekshumacji smoleńskich. Podawaliśmy też informacje o rozliczeniach Kościoła katolickiego za pedofilię w Holandii i w Niemczech, oraz też jako pierwsi podaliśmy ten niesamowity wyrok, informację o tym odstąpieniu przez prokuraturę od ścigania
narodowców, którzy napadli na protestujące, manifestujące na moście Poniatowskiego kobiety, pluli, bili i tak dalej, i uzasadnienie tego wyroku było takie, że oni po prostu okazywali niezadowolenie, że nie była to taka agresja, no, było przy okazji, ale jak gdyby poza tym w takie peryferyjne części ciała tylko skierowana, a po drugie właśnie, że to był taki wyraz niezadowolenia. No, takie czasy nam przyszło dla Państwa obsługiwać, a teraz Ty powiesz o nagrodzie i o konkursie. Tak, ponieważ zwierzątkami w tej redakcji zajmuję się ja, więc ja zapowiadam dzisiejszy konkurs. Nagrodą w tym konkursie jest książka... Trzy książki, Karla, trzy egzemplarze książki Karla Stefiny, Poza słowami, co myślą i czują zwierzęta. Ja jestem zbudowany, ponieważ... Wydaną przez Krytykę Polityczną. Jestem zbudowany, ponieważ jest to kolejna ważna książka, która w ostatnim czasie wyszła w Polsce, dotycząca psychologii zwierząt, takiej dyscypliny dość mało jeszcze w Polsce znanej, która w ostatnich latach pokazuje, że zwierzęta, że granica między nami a innymi zwierzętami, czy zwierzętami pozaludzkimi, jak się mówi w dzisiejszych badaniach, jest coraz mniej wyraźna. Dzisiaj badania pokazują nam, że u zwierząt istnieją zachowania moralne, a nawet protoreligijne. Są takie badania nad trzema pasami z roku 2016. Natomiast, ponieważ książka jest o zwierzątkach, to i pytanie musi być związane ze zwierzętami. Proszę Państwa, pytanie brzmi, jakie dwa gatunki ryb, u jakich dwóch gatunków ryb stwierdzono procesy samoświadome za pomocą testu lustra? Wystarczy wymienić jeden? Nie, u dwóch. Są dwa gatunki. Okay. Jedne wyniki badań, co się dobrze pamięta, z roku 2015. Drugie, całkowita świeżynka z sierpnia 2018 roku. Mogę dla odpowiedzi powiedzieć, że chyba po raz pierwszy te informacje podał New Scientist. Czy ryby też wykazują zachowania protoreligijne? Nie, takich zachowań u ryb nie odnaleziono póki co, natomiast póki takie co. Zachowania... Póki co. Właśnie, to nie znaczy, że nie wykazują. Natomiast ludzie owszem, zachowania. I w naszym sondażu na przykład większość badanych uznała, że zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej zawdzięczamy jednak wstawiennictwu Maryi. Nie, Maryi i Pana Boga. Dobrze, bądźcie z nami, czytajcie, udostępniajcie. Jak też jest taka możliwość, to zasilcie nas jakimiś konkretnymi wpłatami, bo bez tego po prostu tu nie istniejemy. I zapraszamy na październik, który będzie na pewno bardzo gorącym miesiącem. W ogóle koniec roku nam się odpowiada bardzo ciekawie, bardzo gorąco. Więc do zobaczenia na stronach OKO.press. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.